Moim celem będzie zrobienie jak najszybciej osiągnięcia cesarz nie tylko z nazwy, czyli jako właśnie cesarz Holy Roman Empire przeprowadzić te wszystkie reformy jak najszybciej aż do Renovatio Imperii, gdzie stworzymy Holy Roman Empire jako jeden twór polityczny, a nie zbitek pierdyliarda księstw niemieckich. Najłatwiej zrobić to osiągnięcie Austrią lub po prostu Czechami. Poza tym możemy zdobyć to osiągnięcie każdym krajem, który spełnia następujące warunki. Po pierwsze katolicki, po drugi z monarchią, po trzecie jest to zabawa dla mężczyzn, początkowo, oraz taki, który przekona do siebie przynajmniej 3-4 elektorów. Przyda się też nam szczęście i zrobi to w takim momencie, że ten typo zemrze, bo on czasem naprawdę potrafi długo żyć. A co długości, no to wpadnijcie na Nebę, bo tutaj niedługo kończy nam się promocja z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Prawdziwą siłą Austrii są również jej idee, morale na początku zwiększone oraz poprawianie relacji ze wszystkimi, czyli jeżeli nabijemy gdzieś za dużo agresywnej ekspansji, jako Austria bardzo szybko ją zbijemy. Dodatkowo dostajemy bonus podobny jaki jest na Czechach już po 3 pierwszych rozwinięciach jakiejś idei, którą sobie tutaj weźmiemy, ale o tym później. Pozostałe bonusy również są bardzo mocne na Austrii i nastawione na grę głównie polityczną, z takim trochę małym naciskiem militarnym. Takim tici. Stany robię totalnie standardowo prawie, bo pamiętajcie, że teraz już nie możecie zrobić tego nabijania hajsu na samym starcie rozgrywki. Potrzebujecie do tego 10% crowlansów minimalnie. Ale poza tym, tańsi doradcy, punkty rozdane oraz zamiast doradcy Supremacy over the Crown na Nobility. Zostawcie sobie koniecznie miejsce na Prestige oraz zostawmy sobie miejsce na zarządzanie wasalami oraz brakiem minusu po anektowaniu tychże wasali. A nuż się przydadzą jacyś w międzyczasie. Idealnie byłoby mieć misję na papieża i też takową mam. Misji na manpower raczej unikajcie, bo będziemy mieli wojnę w przeciągu 3 lat maksimum. I co najlepsze, wreszcie odbieramy 5% naszej ziemi. Wow! Sporo zależy też od tego, jakich rywali mamy i mam w sumie dość ważnych Dania, Osman, Francja. Biorę takich samych, najlepiej byłoby chyba nie mieć Francji oraz Osmana na rywalu, ale trudno, tacy mi się trafili, nie chce mi się resetować. Spróbuję zaapelować na tron kastylijski, a nuż się uda, oraz o dziwo będę brał sojusz z Węgrami. Poprzednio ich rozbijaliśmy. Będziemy też abdykowali naszego władcę, ale nie teraz. Dopiero po wykonaniu tej misji, kiedy dostaniemy roszczenia na unię personalną nad Czechami. A do tego potrzebujemy 5 elektorów, którzy będą nas popierali. Jeżeli nie będziemy posiadali następcy, nie będą nas popierali. Jako Austria bierzemy głównie jedynkowych doradców, oprócz dyplomatycznych, bo mamy bardzo dobrego Ulricha von jakiegoś tam, dwójkowego za pół ceny. Oraz trafił mi się militarny jedynkowy, muralki zawsze na propsie. Ekonomię mamy niezłą, 15 golda, przestajemy wydawać te pieniądze, w sumie kasujemy też fortecę w Wiedniu, będziemy budowali fortecę w prowincji obok, w Wienerwaldzie, bo nazwa tej prowincji brzmi tak gros, epicko i tak dalej, a tak naprawdę no to jest górska i fajnie otacza tutaj te prowincje. A Wiedeń to jest farmlands, żadnych bonusów do obrony. Możemy też wystawić praktycznie 63 tysiące woja, ale nie stać nas na to, realnie. Super, mam sojusz z Brandenburgiem, Saksonią i Palantynatem, resztę będę poprawiał na Improve Relation do 100 punktów, jak najszybciej, może też im troszeczkę pieniędzy doślę, zobaczymy. W sumie moglibyśmy odpalić ten przywilej, bo poprawiłby nam relacje ze wszystkimi o 25 punktów, ale strasznie jest się go potem ciężko pozbyć. Więc teraz 2 dyplomatów pracuje nam nad poparciem u Mainz oraz Kolonii, z którymi nie mam sojuszu i nie zamierzam zawierać sojuszu. I przed nami niestety kilka lat dość dużej nudy i czekania. Wojna francusko-angielska o Main i w sumie jestem ciekaw, jak to się skończy. I chyba trzeba nagrać nowy poradnik z wojny o Main jako Anglia, bo ponoć się coś tutaj zmieniło. Dajcie znać, czy taki odcinek jest wam potrzebny, nie wiem, przez lajki, przez komentarze. Lajki i tak możecie przecież zawsze zostawić, prawda? Polska poszła w Jagiellona, to mi się zawsze bardzo podoba na Austrii, że tak szybko nabijamy nasz favor u pozostałych państw. 5 punktów, a nawet rok nie minął. A, flota, no jest tak nieistotna, że o niej zapomniałem, więc ją zmoldbolujmy.
Zazwyczaj ją chyba sprzedawałem. No i super, Secure Electors wchodzi. Już moglibyśmy zaatakować Czechy o odtworzenie Unii naszej, ale poczekajmy jeszcze chwilę. Bo po co męczyć się samemu, prawda? Poprawmy też relacje z papieżem, jest to dla nas super ważne, ale nie bierzmy z nim sojuszu, bo chłop się wtedy poczuje zbyt pewnie i podbije więcej niż 10 prowincji. A tego nie chcemy. Pozytywne relacje z papieżem wpływają na to, jakie mamy wpływy papieskie. Maksymalnie możemy zwiększyć to do 100%, kiedy tutaj mamy 200 punktów. Więc wiecie, smarujmy tam papieżowy, ale tak nie za bardzo. No to teraz możemy pozbyć się naszego następcy tronu, też wreszcie, oraz odpalić sobie przywilej na prestiż. Bo dostajemy go więcej za ten przywilej, kiedy jesteśmy na minusie. Jako Austria mamy też kopalnię złota w prowincji Intal i chcemy ją rozwijać jak najszybciej. Odpaliłem też tutaj development. Jak się da, to dewujemy wszystko. A, tylko broń Boże, nie róbcie tak jak ja, że za punkty militarne. Na zmianę taksy i dyplomatyczne, bo tych punktów będziecie mieli sporo, a militarnych wam zaraz braknie. Fryzja chce dołączyć do Holy Roman Empire. Jak najbardziej. Z tego co widzę, żaden z moich sojuszników nie chce mnie wesprzeć, bo nagle wszyscy lubią Czechy, więc potrzebujemy znaleźć jakiegoś frajera. Poprawmy więc relacje z Polską. Obraźmy Czechy przy okazji. Serio? No dobra, za rok obrazimy. Przeczuwam, że chyba AI nie zostało do końca tak naprawione. Saksonia już minus 120, Brandenburgia, o, przed chwilą miała 80, już ma 0, więc może coś poprawili. Postawmy naszą fortecę w tej groźnie brzmiącej prowincji Wienerwald. Naprawdę, nawet jak to mówię, to się tak boję tej prowincji. O, Polska ma serduszko, wyjebiście. Royal Mariażu raczej nie chce z Polską, ale to co chce, to tanie pożyczki. Czy oni zmienili jakiś system najemników? Bo zobaczcie, 0,00 i to kosztuje dość sporo, ale też sporo tego mamy. Ale ja sobie wezmę, o, tutaj tego dowódcę, 2 do Siege'a, 5 w szoku i jeszcze damage z szoka. Jak najbardziej mi to pasuje, wystarczy nam taka malutka armia, spokojnie. Przy pomocy Polski i Litwy spokojnie zaoramy Czechy. Widzę też, że Czechy nie wyłączyły tej fortecy, zwykle to robiły. Więc huzia na juzia. Wojnę rozpocznę od odblężenia Landshutu, żeby jak najszybciej wyjąć go nawet za White Peace'a. No, easy, już wojenne reparacje. Tymczasem Polska leci na Opole i Głogów. Wojska czeskie na Litwę sobie poszły oblegać nic nie warte prowincje. No, bardzo mądra strategia. Szturm! Wojna dość łatwo poszła i jak to wygląda? No, koalicja nam nie grozi żadna. Nawet jak zabiorę stolicę, to praktycznie nikogo to nie obchodzi. Podsumowując wojnę z Czechami, możemy sobie spokojnie pozwolić na Unię, ale w przypadku Unii stać nas na zabranie albo stolicy, albo prowincji ze złotem. Obu prowincji naraz nie weźmiemy. Dla mnie ważniejsza jest stolica, osobiście uważam. I chciałem też przetestować, ile dostanę agresywnej ekspansji właśnie tworząc tą Unię nad Czechami. Jeżeli byście nie chcieli tworzyć tej Unii, to musimy wziąć po kolei te prowincje 4, co właśnie kliknąłem, i wtedy dostaniecie wszystko, co jest cenne w Czechach. Stolicę z monumentem oraz kopalnię złota. A ja mam stolicę i Czechy przejęte. Dość świeżo to wygląda, nieważne. Palimy, tak, chcemy, żeby jak najbardziej tutaj spalić dewa w stolicy czeskiej. I kiedy tylko ją okorujemy, również, nie wiem, spalę punkty administracyjne. Mogę to zapomnieć pokazać, więc wam o tym mówię. Polska się czuje przez nas wykorzystana i w sumie ma rację. Sojusz zrywamy i następnie poprawiamy relacje z Czechami, bo trochę tego mamy do poprawienia. Moglibyśmy też brać już kolejną misję na Unię nad Węgrami, ale nie chcę tego robić. Może później wpadnie nam z eventu, zobaczymy. Tą misję trzeba sobie zostawić na moment, kiedy będziemy już mieli w pełni rozwinięty monument. A jeżeli ta wam się zaświeci, Imperial Ascendancy, klikajcie ją od razu, bo jest dość upierdliwa. Po wojnie wyłączą wszystkie edykty defensywne, bo zapomniałem powiedzieć, że je włączyłem. W sumie dość szybko spłaciłem wszystkie moje pożyczki. I skoro mamy już trochę tej agresywnej ekspansji odpalone, no to jednak pozwólmy sobie na przełączenie, na poprawianie relacji z państwami. O! Kraków nawet dość sporo daje. No i skoro mam poprawione już relacje z elektorami, to kolejna ważna sprawa. Musimy jak najszybciej poprawić relacje z krajami, o, z tej listy, czyli Ferrara, Genua, Mantua, Milan, Savoy, Siena, Lucca, Florencja, Bologna, Saluzzo. Jeżeli mnie pamięć nie myli, musimy mieć z nimi 150 relacji pozytywnych. I w sumie teraz też możemy się pozbyć sojuszu z jednym z naszych krajów tutaj, który jest najmniej przydatny, bo aż tak dużo ich nie potrzebujemy. Teraz Czechy nas zabezpieczają, będą na nas głosowały. Kiedy? Dobra, czeka mnie zmniejszenie
Brandenburgii w najbliższym czasie, więc weźmy, pozbądźmy się jej. Praga obroniona przed tymi złymi buntownikami. Teraz mój ulubiony moment rolowania tak długo naszych doradców jedynkowych, aż nam się pojawi misjonarz. Fuksa miałem. I udało się Enrique von Habsburg jako dziedzic tronu Tristamarów. Mamy na to szansę za każdym razem, kiedy jest władca Tristamara, mamy sojusz i Real Mariage z Austrią oraz Austria i Francja za sobą nie przepadają. Super, mamy 3 stabilności, potrzebujemy tego, bo zobaczcie, że to wpływa na Missionary Strength bardzo mocno i to już powinno nam pozwolić bardzo powoli, no jeszcze nie, czyli jeszcze musimy odpalić jeden bardzo potężny instrument, którego po prostu nienawidzę, czyli Missionary Strength z przywileju. I to już powinno wpłynąć, że za 166 miesięcy nawrócimy tą prowincję. Może w międzyczasie trafi nam się jeszcze jakiś event na szybsze nawracanie. I trzymajcie za to kciuki, żeby mi się to trafiło. Chociaż jeden punkcik by się nam jeszcze przydał. Ale w sumie 68 to tak całkiem nieźle nawet. Mamy też szansę nad Unię z Burgundią, tylko teraz tak, musi pojawić się następca z weak claimem oraz Charles musi umrzeć. Takie proste, żadnych więcej wymagań. Tylko że to na pewno nam spowoduje wojnę z Francją. Ale to będzie na szczęście wojna defensywna dla nas. Pierwsze rozwinięcie rządu to jak zwykle większe zasoby ludzkie. Poza tym jesteśmy arcyksięstwem, to jest super forma rządów. Wiele łatwiej nam utrzymać potężne kraje na uniach personalnych. I super, 50 punktów Imperial Authority, od razu przeprowadzamy reformę. No i niestety czas przed nami stoczyć upierdliwą wojnę, bo powiem wam szczerze, potrzebujemy tej jednej prowincji, żeby dostać się do Kosowa przed Osmanem. Nie wiem, czy nam się uda, ale trzymajcie kciuki. No dobra, taki air może być 3-3-5. Muszę przyznać, że jedyne, na co mam wrażenie, że lepiej boty robią na tym poziomie trudności, przynajmniej na razie, to oprócz stawiania dużej ilości fortec, jest to, że naprawdę okupują i naprawdę trzymają się blisko, żeby się wspierać podczas bitew. To jest akurat bardzo duży plus. W sumie bym powiedział, że nawet zbyt skutecznie okupują. I wreszcie Shadow Kingdom się wydarzyło. Całkiem dobrze, stracimy tylko 6 punktów Imperial Authority w takim razie, bo ogólnie ten event polega na tym, że decydujemy, czy Włochy wyjdą nam z Holy Roman Empire, czy może jednak nie. Lepsza opcja to jest przeciągnięcie tego wydarzenia, po prostu spowodowanie, że do 1410 roku mamy czas na wykonanie Reign in Italy, co jest bardzo łatwe do zrobienia. Jest to też idealny moment, żeby użyć Bestow Imperial Grace na wszystkie duże państwa we Włoszech. Daje nam to plus 50 punktów z każdym. No i warto jest teraz to właśnie spalić te punkty, które mamy w nadmiarze powyżej zera. No i bierzemy tą jedną prowincję dla nas obok Kosowa. Oddajemy 2 prowincje Milanowi, przy czym to nie jest potrzebne, żeby zachować Włochy wewnątrz Hre. Hiszpania miała Izabelę, super, ale jeszcze mamy szansę Habsburga na tym tronie. No i niestety czeka mnie teraz jeszcze zabawa w bankowanie naszych punktów dyplomatycznych, czyli co polega na tym, że nie pozwalacie, żeby się tutaj biło 10%, i kancelujecie, i potem jeszcze raz to wysyłacie, 9% kancelujecie i wysyłacie. Rozumiecie, na czym to polega. A to wszystko po to, że kiedy będę miał technologię piątą, będę mógł od razu najprawdopodobniej rozwinąć 3 pierwsze rzeczy i będzie to raczej technologia dyplomatyczna. Shadow Kingdom pierwsza część się zakończyła i przedłużyliśmy Włochom czas na decyzję. A mi zostało już tylko przekonać Genuę, Mantuę, Savoy, Florencję i Bolognę. Ja zawsze o Bologni zapominam. Co jak co, manpowera mi nie brakuje, więc szturmem bierzemy. Easy! Kosowo zdobyte, ale jeszcze go nie koruję. I co najlepsze, gdzieś w międzyczasie odpalił mi się Schwarz Silver Mine event, który mi zwiększa produkcję złota. No i wszystkie kraje poprawione. Dzięki temu dostajemy 25 punktów Imperial Authority. A kraje włoskie zostaną w Holy Roman Empire. Co ważniejsze, teraz możemy zacząć próbować dorzucić papieża do nas. A potrzebujemy z nim w zasadzie tylko mieć pozytywne relacje. No, dodatkowo papież musi mieć mniej niż 10 prowincji, Shadow Kingdom musi zajść, więc za chwilę powinien papież nam dołączyć do Hre. Szybciej! No i tak jak mówiłem, chcemy jak najbardziej papieża w Holy Roman Empire. Ale oni chyba coś zmienili, bo dawał poprzednio znacznie więcej punktów. No i mamy to!
Jeżeli idzie o ideę, to tutaj w zasadzie nie mamy wyboru. Jeżeli chcemy lecieć pod szybkie zjednoczenie Holy Roman Empire dyplomatyczne, humanistyczne, to praktycznie must have. Zastanawiałem się też nad pójściem w religijne do trzeciego poziomu, żeby szybciej Pragę nawrócić, ale raczej jest to bez sensu. Na późniejszym etapie rozgrywki natomiast wybrałbym Influence oraz Administrative Ideas, bo to świetnie się sprawdza na grze Austrią. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, jakie wy lubicie wybierać idee grając Austrią pod formowanie Holy Roman Empire. Druga reforma? Ale że Burgundia zaatakowała Szwajcarię? A nie Lisz? To jest bardzo dziwne. Czyścimy te mniejsze armie, które tutaj mają, naprawdę. Pod tym kotem coś jest nie tak. Jak już nie oblegają, rozbiją się te wojska, to się jakby te głubią totalnie, te boty. Można mniejsze armie wyłapywać bez większego problemu. Ale obleganie jak najlepiej. Wow, i nawet tak oblegają wszystkie prowincje, żeby kraj wyszedł z wojny. Dobra, jakoś mega się nudzę, zrywam sojusz z Czechami. Ja chyba znowu miałem pecha do tego, że nie zaszedł mi event na dostanie Węgier pod buta. Ferdynand? I skończyłem rozbudowę monumentu na drugi poziom. Zanim trzeci zrobię, to będziemy musieli jeszcze trochę pozbierać, więc odpalamy misję. Co nam daje 33 punkty na miesiąc. Całkiem nieźle. Kilka lat minęło, przeprowadziłem trzecią reformę, a zaraz będziemy mogli mieć tą czwartą, która jest naprawdę mocna. Albo to trzecia była. Nie, trzecia jest tą naprawdę mocną i trzecia powoduje, że możemy w teorii atakować pomniejsze kraje, które graniczą z Holy Roman Empire o dołączenie, tylko muszą być dość małe. Na przykład taka Prowancja powinna być dość mała. No nic, to zaraz sobie to zweryfikujemy na Gdańsku, który zamierzam wypuścić od Polski. Odbijamy dla Węgier, które są już moją unią personalną terytoria, bo szturmy to teraz najlepsza mechanika ever. Nie wiem, jak mogłem z niej nie korzystać wcześniej. A, wiem czemu, bo była po prostu wtedy zrąbana. O, sojuszników nie wezwałem. Do broni, moi sojusznicy! Spalmy też tą prowincję, wtedy nasz przeciwnik będzie się dużo wolniej ruszał. I mam nadzieję, że uda mi się porozbijać ich wojska za chwilę. Ale widzę, że ogólny problem chyba pozostał, że jednak moi przeciwnicy dzielą się na dużo mniejsze armie, które mogę sobie spokojnie powyłapywać. Albo nie do końca. Halo, skąd się teleportowała ta konnica polska tutaj? Uciekamy! Nie, no to chyba nadal działa. Udaje mi się wbijać przeciwnika, chociaż widzę, że jest jakaś duża różnica podczas tych walk. Wow, skąd oni nagle mają tyle morali? Przed chwilą mieli 3-7, teraz 4-7. What the fuck, Polska? Okej, Litwa na bank tych morali nie ma, więc to wojsko polskie jest jakieś mega porządnie nastawione tutaj do bitew, a litewskie umiera sobie spokojnie. Aha, event na moralki, błogosławieństwo papieskie i tak dalej. O nic, parę bitew wygranych, teraz Hurdur Kraków zdobywamy. Ja sobie też wezmę błogosławieństwo papieża na tą wojnę. Ewidentnie go potrzebujemy, bo Saksonia pada. O, nie dajmy im odbić Krakowa, na szczęście tutaj jest tylko litewskie wojsko. No i w sumie prosta droga na Warszawę. A ta jak zwykle bardzo dzielnie się broniła. Teraz przydałoby się zdobyć stolicę Gdańska, czyli Gdańsk. A ja się cieszę, bo wojsko polskie walczy i przegrywa, co jest dość śmieszne. O nie, właśnie zaczęło wygrywać litewskie wojsko z własnymi buntownikami. Wow, wreszcie jakiś następca, naprawdę, 88. Ten typek ma 54 lata i wreszcie jakiś następca się pojawił. Niestety, no, Burgundii dużo też terytoriów nie zostało, więc nawet jak zajdzie event burgundzki, my na tym zbytnio nie skorzystamy. A szkoda, bo zawsze ten event, jeżeli się zdarzy wcześniej, mielibyśmy już przynajmniej z dwie więcej reformy przeprowadzone, to po pierwsze, a po drugie, nasz income by wynosił powyżej 60 golda, więc on jest super istotny, jeżeli chcemy bardzo szybko reformować Holy Roman Empire. Ktoś mi pod Wiedeń przybył, długo tutaj nie zabawi raczej. Pesz niestety też padł, więc lecimy go jak najszybciej odbić. Zeta, nie wiem gdzie jest, o tam. To potem się tym zajmiemy. I myślę, że też wreszcie się zajmiemy buntownikami, żeby pomóc tu jakoś Polakom. Tym bardziej, że chcemy przecież zdobyć też fortecę w tym regionie. Jej, polskie armaty samowolnie pozostawione. Niszczymy wszystkie. Serio, pod koniec wojny turniej, no w sumie nie będę narzekał. I finałowa bitwa odcinka. Nie no, zbijam się w tej wojny raczej. Zgadza się, dostaję co chcę. Nowy Sąż zawsze był austriacki jak nic. Oraz prowincję kolejną ze złotem. Dużo pieniędzy, wojenne reparacje, wyjebiście. Najfajniejsze jest to, że już mamy tak silną dyplomatyczną reputację, tak już mocno popoprawiałem relacje ze wszystkimi krajami w Holy Roman Empire, no, że w zasadzie większość mnie popiera do prowadzenia tych wszystkich moich reform, co jest wyjebistą sprawą. I chyba muszę zrobić francuskie Holy Roman Empire. Technology cost minus 5%. Okej. Okay. Race of Frat!
jakkolwiek to źle brzmi, ale ja to chcę. I kolejna reforma. No to toczę wojnę z Prowansją, a tak naprawdę z Francją, żeby jak najbardziej Francję osłabić. No cel minimum to jest odbić prowincję dla Burgundii, skoro już tutaj ten pan rządzi i ma następcę. Wow, nawet niezłego. Wow, fort w Paryżu. No nic, trzeba go ostrzelać i zdobywać. Chociaż teraz jak patrzę na te liczby, to mamy naprawdę niezłą przewagę. No dobra, od Francji wziąłem jednak głównie pieniądze. 7 golda z wojennych reparacji, nie narzekam. No i mamy trzecią kopalnię złota rozwiniętą. W sumie trochę mi brakuje tej czwartej, no ale trudno. Jest całkiem nieźle. My natomiast zarabiamy 36 golda na czysto. No i jak tylko będę mógł, będę rozwijał nasz monument. W sumie też możemy troszeczkę manpowera na to wydać. Już lecimy z progresem, 5000 golda się zebrał za sprzedaż ziemi, bez pożyczek i tak dalej, więc wyjebista sprawa. A ja mam okazję rozszerzyć Imperium, co też w zasadzie robię o Wenecję. Wenecja dołączyła do Imperium Świętego Romana, tylko mamy pewien problem, bo mamy wojnę z Osmanem, który wiadomo zaatakował Krym, genuański Krym. Ale udało mi się zmontować całkiem niezłą koalicję przeciwko niemu. Tymczasem nasi sojusznicy już wypchnęli Osmana z Krymu. Niesamowicie szybko to teraz robi, bo to naprawdę przychodzi, dzieli wojsko, okupuje, leci dalej. Mega to jest sprawniejsze. Co powoduje, że ja mam bardziej upierdliwe wojny. Militarnie mamy przewagę 4 do 1. A nawet większą chyba. Ale beka po rozbiorze Prowansji, nie wiem, stała się dużo mniejsza i dołączyła sama mi do Holy Roman Empire, co jest niestety złe, bo już mamy 44 punkty, więc jest szansa, że nie przeprowadzę reformy przy równych 50 punktach, bo ta wojna z Osmanem może być długa. Wybronione i jednocześnie przeprowadzamy reformę z dość małą stratą, o dziwo. I właśnie teraz po tych 5 reformach możemy zdecydować się na decentralizację albo centralizację. Decentralizację robi się tylko jednym państwem, Malhausem, bo jest tak beznadziejna. Centralizacja za to jest mega mocna i jest jednym z najlepszych sposobów do World Conquesta. Abdykujmy też naszego władcę, szkoda, bo jest naprawdę niezły, ale następca też może być. Let's celebrate! Tak właśnie skończyłem Pragę, co nam daje 52 punkty na miesiąc. Wyjebiście szybko. Nawet jeżeli się odpali nam teraz reformacja, a do niej w sumie jeszcze daleko, w 1504, to z mojego doświadczenia wiem, że nie ma szans, żebyśmy nie zreformowali Holy Roman Empire. Wojna na dołączenie Gdańska do Holy Roman Empire. Naprawdę coś jest nie tak z zarządzaniem jednak stanami w krajach. Zobaczcie, kolejne bunty tutaj, w tym wypadku kozackie w Polsce. Jej! Dostałem Burgundię, a w zasadzie to jej resztki. Nic nie warte. Oczywiście zachowam ją dla siebie, nie będę jej wypuszczał ani dawał Francji. I cyk, 15 Imperial Authority za sam Gdańsk. I Gdańsk, to powiem wam szczerze, jest jakiś fenomen. To jest jedyne państwo, które daje aż tak dużo Imperial Authority. Każde inne daje po 5-6 punktów, niezależnie od wielkości, jak i kultury. Kolejna reforma. A od tych to już w ogóle zaczyna się taki progres szybki, że nie ma szans nas już powstrzymać. Ta Francja nie atakuje? W ogóle? To ja sobie pozwolę zaatakować Polskę i zdobyć Kraków. No i podbiłem dla nas całą Galicję. Czyli wszystko, co chciałem. No i kolejna reforma, 515. Już 72 punkty na miesiąc, masakra. A zaraz kolejna, bardzo podobna. Teraz w sumie jest taki moment, że powinien u nas trwać jak najdłużej pokój. Nie powinniśmy angażować się w żadne ciężkie konflikty. Na przykład teraz Dania została zaatakowana przez Moskwę i nie odpowiedziałem na wezwanie Moskwy, ale wciąż będę próbował odtworzyć ten sojusz za jakiś czas. Dlaczego? Bo chcemy, żeby to rosło jak najszybciej. My się stajemy bardzo silnym państwem w momencie kliknięcia tej reformy i spokojnie nadrobimy wszelką naszą bierność. Przy okazji zintegrowałem jeszcze Czechy, co wymaga nadania nowego elektora i doradzałbym wam dodać papieża, bo to spowoduje, że będziecie mieli szansę zdobyć jeden z takich achievementów The Holy Roman Empire, czyli że właśnie papież ma być elektorem w katolickim Holy Roman Empire. Oczywiście Francja musiała zaatakować cesarza, bo czemużby nie? Jej, protestancka reformacja, naprawdę późno. I najlepsze jest to, że mógłbym pozwolić sobie ją zniszczyć, ale po co? Kolejna reforma, no i zawsze jesteśmy już teraz my wybierani. W sumie niezależnie od tego, jaką byśmy mieli religię, bo już też to sprawdzałem, oraz czy byśmy mieli następcę, czy nie, jakiej płci, zawsze będziemy my rządzili. What the fuck? Tylko dałem elektora papieżowi i on mi wyszedł z Holy Roman Empire?
Co on odwalił? Pierwszy raz bardzo dawno widzę stworzoną Rosję. Naprawdę. Lecę z misją podbicia Galicji, czyli dostaję roszczenia do tronu polskiego, o który obecnie już walczę. Easy nawet poszło. Nawet ciekawie się to prezentuje. Potężna Austria, duża Rosja, duża Dania, Anglia, zmieniona już Wielką Brytanię, Hiszpania też bardzo wcześnie, Osman, zobaczcie jak ładnie tutaj podbija, Mameluk wciąż istnieje, do tego momentu zazwyczaj upada, nieźle to wygląda. Muszę przyznać, że rzeczywiście chyba coś boty lepiej zarządzają. Wow, Osman, Francja, Hiszpania, Rosja. Wszyscy robią lepszą ekonomię niż ja. No ale to do czasu przeprowadzenia tej reformy. Mam takie poparcie, że zobaczcie, wszystkie tarcze są niebieskie. Wszyściutkie są niebieskie. No oprócz mojej oczywiście. Jeżeli byłyby inne, to znaczy, że kraj was nie popiera. Dodatkowo byście mieli tutaj to napisane. Więc w tym momencie, kiedy to klikamy, wszyscy składają nam przysięgę lojalności i stają się naszymi wasalami. I tracimy wszystkich rywali. Osmana, Francję oraz Danię. Nikt nie jest godny bycia naszym rywalem. A tak, mieliśmy przed chwilą 500 deva, nagle 2500. I teraz tak, no jakbyśmy mieli jakąś unię personalną w ramach Holy Roman Empire, stałaby się naszym wasalem. No dlatego też zjadłem wcześniej Czechów. Wszystkie unie personalne poza Holy Roman Empire zostały dalej naszymi uniami. Jeżeli jakieś zdobędę w przyszłości, a zobaczcie, tutaj Habsburgowie już na tronie hiszpańskim też zostaną naszą unią personalną. Tak to się nam mniej więcej prezentuje. W zasadzie cała centralna i centralno-wschodnia Europa jest pod naszym butem. A ja wykorzystam moich wasali, żeby... Co lepiej? Conquest czy Reconquest? A Reconquest lećmy najpierw. Ja nie zamierzam brać udziału w tej wojnie. Zobaczymy, jak moje boty się tutaj spiszą. No bo przewagę mam gigantyczną. O, i widzę, że też dużo kolejnych misji nam się podpalało. To bardzo mnie to cieszy. Tak, zdobyłem Unię nad Polską. Okej, dostałem roszczenia terytorialne, mam też Bawarię już pod swoim butem. Jak tutaj się nie cieszyć? O, i dostaliśmy reformatora armii za pół darmo, więc go też bierzmy. Nawet może do piątki zrobię, bo powiem szczerze, że długo myślałem, jaką wziąć kolejną ideę. Bardzo mocne byłyby influence administrative w tym momencie, ale brakuje mi siege'a na fortach, więc lecę właśnie w ofensywne, a potem polecimy w influence i administracyjne. Wow, leci ta fala, masakra, jak to wygląda. Niech tu dojdzie do jakiejś bitwy. Chcę zobaczyć tą rzeź wojska francuskiego. Ej, i od tego momentu tak przynajmniej tych trzech naszych dyplomatów przypiszmy do poprawienia relacji z naszymi subjectami, bo jest to mimo wszystko dość ważne. Ewidentnie widzę też, że no, przeciwnicy unikają walki, jednak zmieniło się to jeszcze w większy Carpet Siege Simulator niż było wcześniej. Ej, nasza ekonomia też jest niesamowicie mocna, 105 golda od razu na starcie. Kolejną fajną sprawą jest to, że w którymś momencie będę chciał tutaj pozarządzać moim handlem i wtedy trzeba będzie podpalać to odpowiednie, enable drive rate, enable drive rate i tak dalej, ale to później najpierw musimy ogarnąć tą miejscówkę, może Burgundię zintegrować i będziemy przenosili nasz handel do English Channel. Ale to musi równać się z upadkiem Francji. No na razie już 2 lata wojny i Francja jeszcze nie jest pod całkowitą okupacją. Mam wrażenie, że kiedyś to było szybsze. No i super, Francja zaorana, coś wziąłem, ale ten kraj będzie długo przez nas bity. No problemem może być agresywna ekspansja z tego powodu. Znaczy, nie jest problemem dla naszych wasali, mają tu przeważnie w pompie. Ale wiecie, Anglia, Hiszpania, Portugalia jeszcze się przejmią. Dzięki tym wasalom mogę odpalić Strong Duchess. Ciekawe, nie wpływa to na nic, ale to jest takie dość śmiesznawe w tym momencie. Zaatakowałem też Osmana, w zasadzie teraz podeszłem do tego tak, że mam taką 20 lub 16, 4, 10 armię. Moimi będę po prostu szedł na oko określone fortece i je szybko zdobywał. Botom ustawiłem, że mają być agresywne, więc będą uczestniczyły we wszystkich bitwach, do których będzie gdzieś tutaj dochodziło. Więc myślę, że Osmana dość szybko zaoramy. Ach, nie zdążyłem tego złapać, tylko widziałem, jak armie osmańskie uciekają za cieśninę. O, zobaczcie, tutaj lecą dalej. Lećcie, moje maleństwa, lećcie! Jak to wygląda? Ile to tysiący przekracza tą cieśninę? Nie mogę, jak to wygląda? I kawałeczek Osmana zjadamy. 868 tysięcy strat! Wow! Jakbyście potrzebowali dowodu, że sobie boty nie radzą z własnymi estate'ami, to chyba widać. Naprawdę widać. No ale styczeń 37, a ja mogę przeprowadzić ostatnią reformę. Wiii! Zobaczcie, jak to prezentuję. Wszystko zjedzone, wszystko mamy. Wszystko jest nasze. Stworzyliśmy Imperium Świętego Romana.
No więc się udało, a jeżeli o tego typu materiałach chcesz być informowany na bieżąco, zostaw słupka. Naprawdę spory kawałek świata już mamy i to tego najgorszego. Przed 1550 rokiem to powoduje, że macie 100% World Conquest, nawet jeżeli byście dalej grali Holy Roman Empire. Polecam też odcinek, w którym tworzę te potężne Stany Zjednoczone z takiej malutkiej nacji Azteków. Stany Zjednoczone to niesamowicie mocny kraj, który może walczyć o światową dominację.